Cześć, nazywam się Anią Broczek. Razem z Wojtkiem Leszczyńskim i Justyną Rucińską prowadzę studio Likaoni WJ Team. Jesteśmy producentami filmu Most w reżyserii Izumi Yoshida, którego koproducentem jest EC1 Łódź Miasto Kultur. Film opowiada o pierwszej relacji dyplomatycznej między Polską a Japonią, a jest to bardzo wzruszająca historia o tak zwanych dzieciach syberyjskich, czyli polskich sierotach, które zostały wyratowane przez Japonię i japoński Czerwony Krzyż. Historia jest inspirowana właśnie tymi dokumentalnymi wydarzeniami, ale tak naprawdę ma drugie dno. To jest historia przyjaźni, miłości, poszukiwaniu własnego ja. Naszym głównym bohaterem jest 10-letni Janek, polski chłopczyk, który również stracił rodziców na Syberii. Jest on chłopcem, który musiał stać się nagle dorosłym, stracił wszystko, co było dla niego w życiu ważne, rodziców, dom, bezpieczeństwo i walczy o przetrwanie. Aż do momentu, kiedy poznaje zupełnie inny świat, jakim jest Japonia. I dzięki pomocy swojej przyjaciółki Haru, Japonki, z takiego chłopca, który musiał stać się bardzo szybko dorosłym człowiekiem, przemienia się w dziecko, którym tak naprawdę jest. Pomysł na film już chodził mi po głowie bardzo długo, przez cały okres mojej twórczości filmowej. Bardzo dużo czerpałam ze swoich korzeni. Mam korzenie polskie i japońskie i zawsze starałam się znaleźć jakiś wspólny mianownik. Z Izumi się znamy już jakiś czas. I kiedyś ona przyszła i mówiła, że planuje. Ma w głowie taki pomysł i właśnie trochę rozwinęła temat, ale nie było scenariusza w ogóle. I tak, ponieważ my się lubimy, znamy, sam pomysł mi się spodobał, no i stwierdziliśmy, dobra, no to spróbujmy. Lalka, wydaje mi się, jest i bardzo realna, realistyczna, bo jest przecież obiektem, który możemy dotknąć, ale też przy tym, że jest animacją, daje nam taki nawias, pozwala nam na stworzenie niedosłowności. Ja kocham tą technikę. To jest technika animacji, to jest jakby przetwarzanie świata rzeczywistego w taki trochę świat bajkowy, odrealniony. I dlatego sobie cenię technikę animacji lalkowej, bo ona jest namacalna i nie udaje niczego. Widzisz ten świat przedstawiony i ty wiesz, że to jest lalka. I ty wiesz, że to jest wszystko zbudowane, wytworzone ludzkimi rękami. To było tak, że robimy szkice, ale szkice w plastelinie. I Izumi przynosiła zdjęcia i mówi, ja chcę, żeby Janek, nasz główny bohater, miał takie oczy, trochę takie włosy. I to powstawał taki kolaż z różnych elementów wybranych zdjęć. I też ta scenografia tak trochę powstawała. Dostaliśmy zarys projektowy, jakąś koncepcję od Izumi. W związku z tym, że zdjęć archiwalnych jest bardzo mało, więc w ogóle dotarcie do takich materiałów było strasznie trudne. Więc musieliśmy stworzyć świat realistyczny. Bałam się, że będą o wiele większe utrudnienia związane z zrozumieniem przez polskich twórców, którzy nie mieli okazji odwiedzić Japonii, stworzenie jej. Oczywiście często też napotykaliśmy na przeszkody związane z jak gdyby komunikacją. Tutaj pojawiały się różne trudności, bo tak jak chyba już Izumi wspominała właśnie, że był problem na przykład, czy w tej architekturze coś jest oknem, czy już jest drzwiami, czy to i to są drzwi, a dlaczego te drzwi są inne, czy to jest ściana, nie
to są drzwi. To po prostu powstawał taki straszny chaos momentami. Musieliśmy się z ekipą nauczyć kilku słówek. Ja musiałam poznać kilka słów związanych z architekturą. W ogóle scenografowie musieli poznać słowa związane z architekturą japońską, więc myślę, że się wszyscy nauczyliśmy również i językowych aspektów podczas tego projektu. Też, kurczę, dużo serca w to włożyliśmy po to właśnie, żeby oddać ten klimat, atmosferę, ponieważ po prostu no, też temat tego filmu jest wart tego. Wybieramy projekty, w które wierzymy, które nam się podobają z artystycznej strony, z uwagi też na ludzi, z którymi pracujemy, z którymi lubimy pracować. Jakby wybieramy sobie unikalne tematy. No, most jest takim unikalnym tematem. Ze względu przede wszystkim na historię. Zarówno przez Polaków, jak i Japończyków nie jest to powszechnie znana historia naszej przyjaźni. Wydaje mi się, że takie historie jakby jak najbardziej trzeba nagłaśniać. Właśnie jakiejś takiej pomocy międzynarodowej, która miała miejsce w historii, żeby po prostu też wpływać na dobrą atmosferę między narodami. Myślę, że zobaczymy piękną scenografię, piękne zdjęcia, za które odpowiedzialny jest Jan Paweł Trzaska. Przepiękne lalki i animacje. Co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, czemu ktoś nie chciałby go obejrzeć.